Witaj w trzecim module kursu. W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematyką dotyczącą piasty wolnego koła. Piasta wolnego koła jest urządzeniem służącym do przyłączania lub odłączania przednich półosi napędowych, które przenoszą napęd z mechanizmu różnicowego do kół samochodu. Okresowo w samochodach z napędem na 4 koła, nawet w przypadku włączenia napędu, tylko dwa koła, przednie koła samochodu, połączone są z przednimi półosiami napędowymi. W konsekwencji razem z obrotami kół samochodu następuje obrót przednich półosi, przedniego mechanizmu różnicowego oraz przedniego wału napędowego. W przypadku zainstalowania piasty wolnego koła i ustawienia dźwigni piasty koła w tym przyłożeniu następuje odłączenie przednich kół od półosi napędowych. W związku z tym w czasie obrotów kół samochodu półosie napędowe, przedni mechanizm różnicowy i przedni wał napędowy pozostają bez ruchu. W czasie jazdy z włączonym napędem na dwa koła następuje zmniejszenie zużycia paliwa, maleją straty mocy i równocześnie następuje zmniejszenie hałasu. Przejdźmy teraz do sytuacji, gdy piasta jest zablokowana. W momencie przekręcenia pokrętła ustawczego do pozycji zablokowanej, popychacz zapadki popchnięty przez sprężynę posuwa się do środka wzdłuż ukośnego rowka znajdującego się w pokrętle ustawczym. Jednocześnie sprzęgło jest popychane przez popychacz zapadki i zazębia się z wielowypustem znajdującym się na zewnętrznym obwodzie wewnętrznej piasty. Sprzęgło jest przez cały czas zazębione z obudową i z piastą. Przednia półoś napędowa i obudowa są więc ze sobą połączone. Jeżeli sprzęgło i wewnętrzna piasta nie zazębiają się ze sobą natychmiast, popychacz zapadki jest pchany przez ściskaną sprężynę. Wielowypusty sprzęgła i wewnętrznej piasty pchają się nawzajem. Jednak w momencie, gdy koło samochodu lub półoś napędowa obróci się nieznacznie, nastąpi zazębienie się sprzęgła i wewnętrznej piasty. Sprzęgło przesunie się do środka i półoś napędowa połączy się z obudową. W momencie przekręcenia pokrętła ustawczego do pozycji odblokowanej, popchnięty przez ściskaną sprężynę popychacz zapadki przesuwa się na zewnątrz wzdłuż ukośnego rowka znajdującego się na pokrętle ustawczym. Jednocześnie popychacz zapadki i sprzęgło są przyciągane do siebie przez rozciąganą sprężynę. Przesuwają się razem na zewnątrz, przerywają połączenie między sprzęgłem i wewnętrzną piastą. Umożliwia to swobodny obrót wewnętrznej piasty dookoła tule i pierścienia zabezpieczającego. Nawet w przypadku, gdy pokrętło ustawcze znajduje się w położeniu odblokowanym, sprzęgło i wewnętrzna piasta lub wielowypust obudowy są cały czas zazębione z pewną siłą. Ponieważ niemożliwy jest ruch sprzęgła na zewnątrz, następuje rozciąganie sprężyny, powodujące tylko dalszy ruch popychacza na zewnątrz. Następnie w momencie obrotu koła lub półosi napędowej znika siła zazębiająca wielopusty. Sprzęgło jest pociągnięte przez sprężynę, co powoduje przerwanie połączenia pomiędzy sprzęgłem i wewnętrzną piastą. Były to podstawowe wiadomości dotyczące zasady działania piasty wolnego koła. Przejdź teraz do zadań samoewaluacyjnych i sprawdź poziom zdobytych wiadomości.